Siemano, witam was w piąteczek. Piękna pogoda dzisiaj. Straszyli jakimiś alertami. To jest raz, dwa. Globo prognozowało deszcz, ale na szczęście się ani jednym, ani drugim nie sprawdziło. Mam zaklepane dzisiaj 2 godzinki. Chciałem 3, ale tylko 2 sloty były wolne. Globo dało wyższy mnożnik i nagle kurierzy wrócili do jazdy na Globo. Wyzwania dali, ale ja się nie przypalam na te wyzwania, bo to trzeba by zrobić minimum 14 zamówień, żeby ten pierwszy próg osiągnąć. No to ja musiałbym zmienić pojazd na rower i tymi kruciakami to podbijać, ale to nie wiem, czy to się będzie kalkulować. Więc na spokojnie, bez wyzwań, ale mnożnik jest wyższy niż jeszcze tydzień temu podczas deszczu. No, obecnie na tą godzinę mam 1,64, gdzie w deszczu było 1,56. Dobra, odbiór mam gdzieś tutaj na dole. Mama tutaj, mama ratuj. Jakoś tak. Dobry. 694. Na potebni. Polecimy do kładki. No, tutaj widziałem pełen profesjonalizm, albo obsługa oglądała film Dextera. Pakuneczek ustawiony pleckami do kuriera, żeby numeru nie widział. A ostatnio w filmie Kacper dawał rady restauracjom. Założyłem te lusterka, ale troszeczkę chyba pod złym kątem i w ogóle w złym miejscu. Co najwyżej to ja widzę w nich swoją dupę, a nie co się dzieje za mną, co tam jest. Ciężki sprzęt wjechał. Łódkę by dowodować. Jak wszyscy, to wszyscy. Jakbym był kierowcą tego samochodu, to bym temu panu Wiesiowi, co go tam pilotuje, też bym mu nie ufał. Jeden krok za daleko i fura utopiona. No i tam nie wiem, czy dokończyłem. Zostały tylko 2 wolne sloty na 16.30 i 17.30, ale będę tutaj się czaił, może akurat się
zwolni ta trzecia godzinka, to bym sobie to klepnął. A jak nie, to pojeździmy tylko dwie godzinki. I tak cholera. Przebiłem sobie dętkę w hulajnodze. Prawdopodobnie. Więc czekamy jeszcze po powrocie wymiana dętki w hulajnodze. Przepraszam. Odbierz mi pana? Aha, okej. No proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Jakiś Contigo z Podgórskiej. Kurde, teraz ciekawe, czy to jest... czy to jest od galerii. Pojadę na razie tam te food trucki obczaić na froncie galerii, a dopiero potem będę się zastanawiał, gdzie tego szukać w środku. I na wieżanu z tym. Halo, dzień dobry, ja jestem kurierem Glovo, ja mam odbiór u Państwa, tylko chciałem zapytać, to jest w galerii w środku, czy to jest gdzieś tutaj na froncie? Dobra, dobra, jadę, dziękuję. W środku na parterze naprzeciwko Empiko. Empik jest tu, nie? No. Aha, nie jest onko. Wzajemnie, dziękuję. Jeszcze zaczęło pikać, mnie zhaltowali. Dobra, nie wiem co wiozę. Chciałem sprawdzić co to może być, ale klient zastrzegł sobie listę zakupów. Więc nieważne. No, ja wiem, że raczej moje filmy nie zachęcają do podjęcia zatrudnienia w tej pracy na aplikacjach, ale jeżeli jednak chciałbyś spróbować swoich sił i jesteś sadomasochistą, to tam zaglądnij do opisu filmu, jest link polecający. Założysz konto z tego mojego linku, to ja tam jakiś pieniążek dostanę. Nie wiem dokładnie ile. Chyba coś koło stówki. Ty chyba koło 70. Też tam bardzo zależy, jakim pojazdem będziesz rozwoził, czy skuterem, samochodem, czy rowerem. Wiem! Przypomniało mi się. Już wiem, skąd ta nazwa Contigo mi się kojarzyła. Enrique Iglesias. Contigo, Contigo. Bla, la, 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 Contigo. Jakoś tak to szło, nie? Jakoś tak to leciało. Znacie tą piosenkę? Co to było? To nie brzmiało dobrze. Mówiłem ostatnio, że nie ufam temu rowerowi.
Mam nadzieję, że tylko kamyk uderzył w ramę. A nie rama pękła. Bo będzie problem. Proszę. No nie, ja chwilę stanę i rzucę okiem, bo coś mi tu stuka. Mam wielką nadzieję, że to... Dętka strzeliła. Pojeżdżone. Wiedziałem, że to nie mój dzień dzisiaj. Wszystko dzisiaj było nie tak. Nie idę gdzieś do cienia pisać z tym supportem. Ja pierdzielę. Te menele tam butelki rozbijają pod wiaduktem. Problem w punkcie zgłoś. Wypadki, wykroczenia. Uszkodzony pojazd. Jak rozłącz się? Aleksandra, uszkodzony rower? Dętkę. Widzicie to? Ja już wiem czemu tak strzeliło w oponę. Czy to normalnie się do rawki wbiło? Nie do wiary. Przyślę wsparcie, żeby ktoś to odebrał. Ja muszę tu stać jak busta i czekać. Ja pierdziele. Tak to jest z tymi skrótami. Myślałem, że szkło, ale nie spodziewałem się, że taki gwóźdź wielki. Muszę jakoś to postawić ten rower. Musiałem sobie go tak zahaczyć pedałem o murek i tutaj o stópkę. Żeby nie stał tu całym ciężarem na tej oponie. Przecież tak jeszcze opona będzie do wywalenia. Też tak, nie wiem jak to będzie wyglądać po napompowaniu po takiej dziurze po gwoździu. Nie wiem, czy sobie tam jakieś kawałka dętki nie wkleić na butabrynie.
to co, to nie dość, że mam do wymiany w klejnotę, to jeszcze w kole. Dobrze, że mam trzy piwa w domu, to do wieczora się nie będę nudził. Dostałem wiadomość, że za chwilę kogoś powinno znaleźć, żeby przyjechał to odebrać. Dobrze, że pod domem jestem. Nie trzeba gdzie daleko pchać. Ciekawe, czy on mnie pozna. Bo nie mam żółtego pytaczka. Ajajaj, nie włączyłem sobie kamery, jak mu przekazywałem. No nic. Typek szukał gościa na skuterku, nie?